No witam serdecznie. Dzisiaj takie małe radiolampowe diory. Małe, nie małe. Słuchajcie, DML302. Ale zanim go zaczniemy tutaj próbować odpalać, czułek. A więc tak, słuchajcie, co będziemy z nim robić? Będziemy próbować, ono w ogóle się nie pali, się nie świeci, zero reakcji. Musimy tak, no, tutaj patrzę, przełączniki też nie chcą się wciskać za bardzo, krótkie, średnie, o, UKF nie zadziałał, później jeśli już je odpalimy, troszeczkę przytrzemy to, polakierujemy na nowo obudowę, ale to biedy, najpierw będziemy próbować je później przestroić, jeśli już ono zostanie odpalone, nie? Dobra, ja się biorę do roboty i działam. Jak widzicie, radio wyciągnąłem w strasznym stanie. Zobaczcie, ile jest pojęcie. Będziemy je zaraz całe czyścić i za chwileczkę, jak wyczyszczę, to będę opisywał mniej więcej co, gdzie, co jest. Także moment. Dobra, pokazuję i objaśniam. Mniej więcej po czyszczeniu tak, żeby elementy były widać. Co to jest? O, wyczyściłem przy okazji tylną ściankę pod skalę, która ma być tutaj chyba nawet i podświetlona z tego, co mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, będziemy objaśniać, co tu mamy. Tu, z tej strony, zaczynając od najważniejszego. Głowica UKF, do której będziemy musieli się dobrać i zaraz zobaczycie schemat całego radia, gdzieś tu będzie schemat, zaraz. Ale dobra, słuchajcie, jest tak, jest głowica, tutaj są układy wyjściowe na fale średnie i fale długie, fale krótkie, fale średnie, tutaj mamy fale
długie, o tu. A tutaj nie, czekajcie moment, żebym ja się nie pomylił. Układ wyjściowy na fale krótkie. Układ wyjściowy na fale długie i średnie razem. Tutaj mamy antenę ferytową z fale długie, fale średnie. I głowica UKF-u. I głowicę UKF-u też będziemy przestrajać, o ile to odpali. Przede wszystkim zaczniemy całą zabawę, że tak powiem, z tym radiem od sprawdzenia zasilacza. Prawdopodobnie wymiany tej starej Elwy, znaczy w tą samą obudowę wepchnę Elwę, dwie Elwy po 50 lat mikro. To wepchniemy po 100, będzie miało lepszą filtrację. Może się uda. A jak nie, to 250 może się uda wepchnąć w tą samą obudowę, słuchajcie, ale to jeszcze zobaczymy. A może jest sprawna, a ja albo znajdę gdzieś sprawną, taką wkręcaną. Wymieniamy przede wszystkim ten selenoid. Ten mostek prostowniczy stąd musimy wyrzucić. Jeśli chcemy, żeby radio trochę dłużej pochodziło niż w tej chwili chodzi, to będziemy musieli pewnie go wymienić, bo to jego pewnie była przyczyna, że to nie odpalało, ale nie tylko. Słuchajcie, ono jest zbudowane tak. Wzmacniacz jest zbudowany na lampie gdzieś ją mam w kieszeni, poczyściłem. ECL86, musimy sprawdzić też jej żywotność i stan. EBF89, jest to pośrednia i... Pośrednia? Wzmacniacz pośredni... Nie, wzmacniacz pośredniej, albo... Wzmacniacz EBF, o Jezu. Zaraz, jest schemat. Już ja mówię, co to jest. Tak, jest. Głowica jest na ECC85. Także nie ma problemu, mam taką lampę. EH81 jest to wzmacniacz pośredniej. Ono miało magiczne oczko, tylko gdzie? Chyba, że mam zły schemat. EH81, EBF89 jest to wzmacniacz już audio, znaczy wzmacniacz pośredni i drugi. Układ wyjściowy L1, L2, L2,5 albo L25, nie wiem. Nie widzę dokładnie. Stary schemat. Potem jest tak. EH81. No tak. EH81 wzmacniacz już pośredniej. PCS głowicy za głowicą. A druga część, a trioda EH81 jest wejściowym układem fal średnich, długich i krótkich, czyli AM-u w całości. EBF89 jest to drugi wzmacniacz i demodulator FM-u. I z niego jest pociągnięte oczko. Tak jest, z niego jest z wyjścia, z anody EBF89, czyli tej. Tutaj jak widać jednej lampki brakuje. EH81 brakuje, będziemy musieli tego znaleźć. EM84, oczko. Gdzie ono siedzi? Tu mamy żarówki do podświetlania skali, dwie, trzeba by je sprawdzić. A oczka nie ma. Nie było. Ktoś zdemontował. Ono chyba powinno gdzieś tutaj siedzieć. Gdzieś w przodu powinno być. Na przewodach takie wiszące. Nie było w obudowie, także nie ma. Nie wiem, no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dosyć tego gadania. Ja po prostu wymieniam ten solenoid na diody, na mostek prostowniczy. Sprawdzamy po kolei wszystko tak, jak ma być. Zasilania. Wkładamy potem lampeczki. Wymieniamy kondensator prawdopodobnie. Chociaż niekoniecznie, ale zobaczymy. Czy koniecznie, czy niekoniecznie. Się okaże, jak co wyjdzie na zasilaniu. Lecimy.
Dobra, słuchajcie, jest tak. Dobra, słychać, muszę tak nawiewy pozmieniać. Będzie pierwsze odpalenie za chwilkę, także moment. Moment, ujku. Dobra, jestem. Oczywiście przez żarówkę podpinam, żeby tutaj nie było żadnych surprise'ów. Zobaczmy, co tu się dzieje. Podświetlanie się zapaliło, słuchajcie. Żarówka się nie zapaliła, znaczy nie jest źle. Dużego obciążenia nie ma, lampy są wybrane w tej chwili, nic nie ma grzania. Obwąchajmy. Podstawa, czy nic nie dymi, nie śmierdzi. Dobra, okej. Okay. Pierwsze odpalenie tak jakby było wszystko okej. Okay. Teraz tak, wymienimy od razu może tą żarówkę, o ile znajdę taką. Co to jest 6 V? No, wkręcana 6V. Teraz zobaczmy, co tu się na niej dzieje, czy ona ma jakiekolwiek przejście. Nie ma. To jeszcze spróbujmy ją odratować w ten sposób, często gęstą. Zamiast cyny dawana zacznie działa ołów. Nie, chyba spalona. Dobra, poszukamy zaraz takiej żarówki i zobaczymy, czy będziemy ją mieć. 6V. 6V. Wszystko jest, tylko oczywiście szóstek nie ma. Mam wciskane. Co to jest? Wciskane. 30V. Dobra, znajdę świetlą i tą żarówkę. Wkręcę i będziemy próbować odpalać wzmacniacz i po kolei radziemy. Nie no, żarówkę muszę znaleźć. Dobra, jest tak, żaróweczkę mam. Tylko nie wiem, czy sprawno, zaraz się okaże. Dobra, włączmy. Sprawna. To jeszcze jedno będę miał w zapasie. Dobra, okej. Okay. Żaróweczka jest sprawna, wszystko jest, 6V. Wszystko trybi. I teraz tak. Odpalimy wzmacniacz MC. Zobaczmy, włóżmy tą. ECL86. Kurde. Kopło. Od czego kopło? Numer. Czyżby gdzieś przebicie jest? Włączmy jeszcze raz. Sprawdźmy przede wszystkim napięcia na wyjściu. Wolty. Na kondensatorze. Nie ma przebicia. Nie powinno być żadnego przebicia na masę, ponieważ tu masa transformatora nie jest podpięta, jak z tego co tu patrzę na schemat. Jest tylko rdzeń transformatora podpięty do masy. Masa nie jest. Dobra, łapmy masę. I na kondensatorze na... Zaraz zobaczymy, co tu mamy. 306, a na wyjściu, na drugim. A na drugim mamy... Dziwne, nie łączy coś. 290. No tak, wstawimy wszystkie lampy, spadek będzie, ma być 240, a nie 290. Dobra, ok. Czyli jednym słowem tak, wstawiamy tą lampkę i sprawdzamy, co się będzie działo na MC. Coś tutaj, kurde, luźno to wlazło. Musimy, pewnie będzie. Dobra, rozładujmy może ten kondensatory. Mam
Dobra. Jeszcze tak. O. Szybko na temat, bezboleśnie. Chcieliście strzałów, to macie strzały. Musimy tak tą podstaweczkę troszeczkę oczyścić. Dobra. Czysto na sucho wyczyć. Kurde. Jak nowa. Stawiamy ten wzmacniacz. Zobaczmy co z żarzeniem. Na pewno jest dobrze, bo lampki świecą. Aha. Tu by się przydało zapiąć jakiś głośnik. Już to miałem głośnik. Tymczasowo zapniemy jakiś tam pierwszy, lepszy głośnik. Na krótko. I wejście mamy na triodzie, na potencjometrze. Będziemy mieli za kondensatorem 10 nano. Czyli tu mamy potencjometr od siły prosu. Ok, dobra, włączmy. Brak żarzenia, pewnie lampka upalona. Nie, nie upalona. Z jednej strony dobrze, że nie czyściłem potencjometru, bo słyszę trzask jak ruszą. Dobra, czyli jednym słowem musimy zrobić to w ten sposób. Sprawdzić. Najwyżej. Jest, jest ekstra, słuchajcie. Regulacja tonu.
Jest. Wzmacniacz audio pracuje. Jeszcze sobie tu pracuje, ale długo nie pracuje. Dobra, wkładamy resztę lampek, sprawdzamy co i jeszcze tutaj trochę poczyszczę, co i jak. Jeśli to zagra już po wymianie tego mostka, to będziemy się brać za przestrojenie tego radia. Wkładam resztę lampek, o ile znajdę. Gdzie jest ta myszka? Dobra, okej. Okay. Nówka, sztuka EBF89. O. Wkładamy EBF89. EH81. No to z tym może być kłopot, ale szukamy. O, jeszcze jedno mam od wzmacniacza ECL-kę. EH81. Pewnie nie będzie to nówka. EH81. Zaraz znajdziemy i poszukamy jeszcze. Zobaczymy, może znajdę. Jest, jest ostatnia sztuka EH81 Tesla. Wkładamy EH81. Ok, głowica ECC85 to mam nóweczki, nosy. Także będzie praktycznie wszystko, oprócz tej EH81, to będą wszystkiutko nosy. Mam nowy wzmacniacz, chociaż nie jest potrzebą wymiany. Nie wymieniam. Wzmacniacza na razie lampki nie wymieniam, ale mam. Zobaczymy, jak to testy przejdzie i ile procent jeszcze zostało tej lampy. Ale tu za jak skończę, jak zrobię rodzaj, to wtedy będziemy sprawdzać, nie? Dobra, odpalam. Słuchajcie, odpalam. Bez wymiany lampki w głowicy na razie i bez wymiany lampki we wzmacniaczu. O, pobór, żaróweczki. Poszedł, zaszumisz czy nie zaszumisz? Przełączniki sprawne. Trzeba będzie jeszcze przemyć. Na UKF ustawiłem. Teraz jest na UKF. Włączmy antenę. Nie ma nic. Lampka świeci. Nie ma nic. Znaczy jest. Nie. Tylko ze wzmacniacza szum. Jakby nic w ogóle nie przełączało, słuchajcie. UKF. Gdzieś ginie sygnał, nie dociera do audio, do wzmacniacza. Dobra, antena.
trochę mocy pobiera, no 70 żarówka się zaczęła żarzyć, 45 watów pobiera. Czy któraś lampka jeszcze nie łączy? Z tego co tu widzę, słuchajcie, to tutaj jest chyba jeszcze brak żarzenia na tych lampkach. Tak jest. Wszystko jasne. Sam wzmacniacz pracuje, reszta nie ma żarzenia. Musimy sprawdzić obieg żarzenia tych lampek. O co pyta mam? Także za chwilę się spotykamy, ja sprawdzam i zaraz wam powiem, co tu było. Dobra, wszystko gada, wszystko gra, znaczy jeszcze nie gada, bo jeszcze nie jest nic przestrajane, słuchajcie. Ale jest dobrze, bo szumi. Tylko teraz tak, muszę wziąć antenę od WKF-u. Co to było? Aha, tam coś przerywa, dobra. Słuchajcie, jest UKF. Jest UKF. Są fale krótkie, fale średnie. Przyczyna to był jeden rezystor tutaj w szeregu, w żarzeniu. Nie wiem po co on tutaj był, bo na schemacie go normalnie nie ma. Do zasilania właśnie tej lampki. Zobaczcie. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Jeszcze spróbujemy w głowicy wymienić tę lampkę, bo jedna trioda w tej głowicy pracuje jako mieszacz, generator, ona jest samozbudna i może nie być, może nie być dobrej czułości, nie? A poza tym coś jeszcze się wzbudza właśnie. Nie wiem, a może ktoś go ją grzebał już wcześniej. ECC, co tu siedzi? ECC 85, poszukamy do tego nowego. To są 83. ECC 85, jest noweczka, proszę was. Dobra, odłączmy je. Od zasilania całkowicie. Wybierzmy tą starą lampeczkę, zobaczymy co będzie na oku, bo jaka zaburzona. ECC 85. Wstawmy nówkę i zobaczmy co się będzie się działo. Może. Co jest? Zatrybiło. ECC 85. Elwro, głowiczka Elwro. Zaraz będziemy mieli tutaj mały opisik taki do przestrojenia. Oczywiście tutaj fale krótkie będą piękne, fale długie też i średnie. Będzie radio, full wypas. Dobra, wstawiłem. Głośno zabrać. Włącz mnie. Ok. Ale jest różnica. Musimy je naprawić albo wymienić, całkowicie wymienić ten potencjometr od siły głosu. I ten drugi też. No, coś tu próbuję odebrać. No i czułość jest na całym zakresie starego UKF-u. Dobra, radio ożywa pomału, słuchajcie. Powiem tak. Za głośno. Radio ożywa.
UKF zadziałał, będziemy zaraz je przestrajać. I za momencik będziecie mieli schemat przestrojenia głowicy, bo tutaj jest trochę do wymiany kondensatorów. Ale najpierw się zajmę tymi potencjometrami wszystkimi. Rozbieram, czyszczę, smaruję i na nowo składam, ewentualnie jeśli mam, to wymieniam na nowo, nie? Także pewnie w następnym odcinku się spotykamy ze przestrojenia GML. Tak, ja zapraszam do obejrzenia, do subskrybowania kanału. Czekajcie, bo nie musi też umieć, jak ja mówię. Może powiem tak. Zapraszam do obejrzenia, do subskrybowania kanału i do łapki w górę. W następnym odcinku na pewno będzie przestrojenie głowicy Elvro samowzgórnej i efekt końcowy z całego Radiano. Także to by było na tyle. Ja pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie pierwszego odcinka z radia lampowego DML 302. Dobra, o czym ja gadam w ogóle? Kurde.